Jestem jak Lucky Luke na Dzikim Zachodzie. Muszę zdezynfekować ręce. Zrobiliśmy to! To nie ta pora roku! Chociaż mówią, że Boże Narodzenie jest taka książka, że dzieje się codziennie. Myśleliście nad tym? Szalom. Bij w dzwon. A może po jajeczku? Tylko nie wiem, czy ono jest gotowane. Salmonella, umyłeś rączki? Poczekajcie, muszę odnieść jajka, bo... Częstujcie się! Po co skrywać coś dla siebie, skoro to ma... nie ma wartości, ma niską wartość. Wybaczcie, jestem świeżo po inhalacji. Choroby, przeciwności losu, co za różnica. Nawet to, znając ciebie, nawet to cię nie powstrzyma. Zaczynamy. Pytania i odpowiedzi. Szalom. Dlaczego się nie cieszysz, a skrywasz te myśli w środku? Bij w dzwon. Jeśli relacja z tobą, duchowo, czy to przyjacielska, miłosna, cię nie rozwija, to daj sobie z tym ze mną spokój. Co byś zrobił, gdybyś odnalazł kobietę życia? I masz dylemat. Emocje, nie emocje. Emocje, nie emocje. Emocje bywają złudne. Uważaj. Prowadzą też do złego. Ale niektóre potrafią wywołać empatię i cię zrozumieć. Prawda to? Czyż to prawda? Czego się nie cieszysz, a skrywasz te myśli w środku? Otóż często myślę nad kryzysami, które przychodzą. Bądź nadchodzą. Nie cieszę się, bo tak na zewnątrz, bo nie chcę spaść twardo i się rozbić. A nie, może już to nie to. Może to nie to. Może kiedyś. Nie chcę po prostu popadać w chóra optymizm. Chcę stąpać twardo po ziemi. Być może na swój wiek. Czy jesteś być może ze względu na swój wiek dojrzalszy, aniżeli się wydaje? Czasami czuję się jak 90-latek, bo ruszam się tak wolno, ponieważ nikt mnie nie goni. Po co robić stres? Przecież można to zrobić powoli. Spokojnie, powoli. Bez dekoncentracji. Albo czujesz się jak 10-latek. Bo w środku nim nie jestem. Jestem. Mam szalone pomysły. Poczekajcie, idę po kefir. Częstujcie się! Po co skrywać coś dla siebie, skoro to ma... nie ma wartości, ma niską wartość. Skoro to ma niską wartość. Poczekajcie, odniosę kefir, bo lodówka jest otwarta. A może po jajeczku? Tylko nie wiem, czy ono jest gotowane. Salmonella, umyłeś rączki? Poczekajcie, muszę odnieść jajka, bo zapomniałem znowu lodówkę zamknąć i nie umyłem rąk. Słyszycie ten odgłos? To lodówka, poczekajcie. Jestem jak Lucky Luke na Dzikim Zachodzie. Muszę zdezynfekować ręce.
Zrobiliśmy to! To nie ta pora roku! Chociaż mówią, że Boże Narodzenie jest taka książka, że dzieje się codziennie. Myśleliście nad tym? Dobra. Jak byłem przeziębiony, szukałem termometru, nie znalazłem. Dlatego mam coś teraz pod pachą. Nie wiem, czy to pomoże, ale warto spróbować. No dobra, koniec z tym dzieciniactwem. Wsadzam wszystko do buta, jakby ktoś szukał. Święty Mikołaj czy coś. No i w ogóle się nie śmieję, co się dzieje? Czy robię to celowo? A może tak mam? Na to nikt nigdy nie znalazł jeszcze odpowiedzi. Kurtka. Kurtka, bo jest zimno. Tak. Jesteś facetem czy kobietą? Jestem facetem. Wrażliwym facetem. Muszę ją powiesić, by się nie pobrudziła. Pokażę wam sztuczkę. Poczekajcie. Czas. No żeż kurczę. Kurczę. Możesz kurczę. Halo. Danke. Moja ulubiona piosenka specjalnie dla was. Jesteście tam? Sławomir? Wiola! Choroba, przeciwności losu. Co za różnica. W sensie jest taka, że nawet to, nawet ciebie nie powstrzymacie. Bez sensu.